Marcin śpiewa z gwiazdami. Paula i Hold My Love, angielska wersja piosenki Ostatnia Noc, z którą Paula zresztą wystąpiła na tegorocznym festiwalu w Opolu. To w ogóle jest jej rok, bo ja powiem, że najpierw zrobiła bardzo dobrze przyjęty cover w hołdzie dla Krzysztofa Krawczyka, pokazała nowe oblicze w singlu Ostatnia Noc, pojawiła się na letniej trasie dwójki, pojechała do Lizbony, by kręcić teledysk do singla Huragan, a teraz wróciła z Tel Awiwu z planu kolejnego teledysku. No i moim i waszym gościem jest dzisiaj Paula właśnie. Witam serdecznie. Cześć Marcin, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Paula, powiedz, ponieważ twój nowy singiel Huragan to jest piosenka o sile kobiet, czy ty myślisz, że to jest teraz temat wyjątkowo ważny w tych czasach i co chciałaś przekazać w tej piosence Huragan? Jestem absolutnie przekonana, że temat jest wyjątkowo ważny, jest to tak zwany temat hot dzisiaj i ja się cieszę, że tak się stało, dlatego że uważam, że jest coś takiego, że wśród mężczyzn, między mężczyznami jest większa solidarność niż między kobietami. I kiedyś myślałam, że jest to tylko takie powiedzenie, a dzisiaj wydaje mi się, że niekoniecznie. Nawet ostatnio doświadczyłam czegoś takiego, braku takiej kobiecej solidarności, nawet takiego hejtu od kobiet. Natomiast o czym mówi Huragan, wracając do twojego pytania? Huragan mówi o tym, że dzisiaj Paula stawia na miłość, ale na taką miłość zdrową, na taką miłość z równouprawnieniem w związku, na taką miłość, gdzie wspólnie, z naciskiem na słowo wspólnie, potrafimy sobie wybaczać, wspólnie przechodzimy przez wszelkie trudy życia, bo wiesz, dotąd w swoich utworach byłam taką Paulą, która śpiewa o miłości, w której często ja byłam osobą, która cierpi, która jest porzucona, która jest skłonna zrobić wiele i wybaczyć. Ja rzeczywiście prywatnie jestem taką osobą, dla której miłość i rodzina są bardzo ważne i byłam wiele rzeczy w stanie znieść na przestrzeni czasu po to, żeby tą rodzinę utrzymać, aż doszłam do takiego momentu, że trzymanie czasem jakiejś relacji za wszelką cenę, za moją krzywdę, nie do końca jest zdrowe i to nie jest do końca to, co można nazwać prawdziwym związkiem, prawdziwym uczuciem. I dzisiaj jestem już na takim etapie, że albo jesteśmy partnerami w związku, albo po prostu niech każdy z nas idzie w swoją stronę. I też dzisiaj śpiewam o tym, że chciałabym, mając tego partnera, móc pozwolić sobie czasem w związku na chwilę zapomnienia, co jest bardzo ważne, bo nie ukrywam, że dotąd w moich związkach to ja nosiłam spodnie i nie chcę już tego więcej robić. Nie jest to fajne. A propos związków i rodziny, podczas pobytu w Portugalii media w Polsce rozpisały się o tym, że ty spodziewasz się dziecka i wiele osób ci gratulowało. Skąd to się wzięło i czy dementujesz to, że jesteś w ciąży? Tak, dementuję absolutnie to, że jestem w ciąży. Skąd to się wzięło? Wzięło to stąd, opowiedziałam, będąc ostatnio gościem w telewizji śniadaniowej, że wzięło się to po prostu przez przypadek. Byliśmy na plaży w Portugalii w ostatni dzień, a tak naprawdę poszliśmy na obiad, a żeby restauracja znajdowała się naprzeciwko plaży, więc moi przyjaciele z ekipy, którzy byli ze mną, czyli Paweł, stylista, fryzur i Weronika, wizażystka, powiedzieli, chodź Paula, zrobimy ci zdjęcia na plaży, bo fajnie wyglądasz, nie ma się czego wstydzić. Ja jestem bardzo wstydziochem i mam gdzieś tam jeszcze jakieś blokady w głowie, dużo kompleksów, więc zaczęli mnie po prostu na tej plaży ustawiać i robić mi fotki, takie pamiątkowe. I w pewnym momencie podskoczył do mnie Rafał, który mówi, dawaj, nie mamy w ogóle takiej wspólnej fotki z plaży, a ponieważ Rafciu też nie wiedział, jak się ustawiać i zawsze miał taką jedną śmieszną pozę, z której my szczególnie z Pawłem się śmialiśmy bardzo, to Paweł krzyknął do niego i powiedział coś takiego, nie kładź tylko tej ręki tak na zasadzie jakbyś krakowiaka miał tańczyć, więc on tą rękę po prostu położył na moim brzuchu. I wrzucając to zdjęcie tak naprawdę do sieci, w ogóle o tym nie myśleliśmy. I dopiero potem po prostu, oglądając tego posta, jadąc w autokarze z całą ekipą, stwierdziliśmy, aha, żeby się coś takiego nie stało. No i się stało. I powiem tobie, że miałam tak naprawdę wieczorkiem zrobić live'a, albo na drugi dzień to sprostować, ale postanowiłam, że tego nie zrobię. A powód, to tak jak mówię, powiedziałam o tym w telewizji śniadaniowej, teraz powiem tobie i naszym słuchaczom, jak zajrzysz sobie do mnie na Facebooka, pojawiło się mnóstwo okropnych, obrzydliwych i okrutnych komentarzy od kobiet. Właśnie od kobiet, nie od facetów. Od faceta był jeden, wyrzuciłam ten komentarz na ścianę i odpisałam panu, że wszystko to, co piszę, jest nieprawdą, jest pomówieniem. Facet mi napisał, że właśnie po to ludzie dostają zasiłek 500+, żeby się rozmnażać i generalnie napisał o tym, że teraz jak gdyby postarałam się o dziecko, żeby wrócić do łaski jako artysta i żeby państwo mi na to dziecko ułożyło, ja będę promować się w prasie, w telewizji i nikt tym dzieckiem nie będzie się miał opiekować. Nie
sprostowałam mu tego do końca jeszcze, więc napisałam mu, że to wszystko jest nieprawdą i zrobiłam to celowo po to, żeby pokazać, że możemy skrzywdzić bardzo drugą osobę swoimi domysłami, oczernić ją, pomówić, nie mając absolutnie pojęcia, jaka jest prawda. I wszystko to, co napisał ten pan o mnie, było bardzo krzywdzące, bardzo wulgarne i smutne, a wszystko, o co mnie osądził, okazało się nieprawdą. Wracając do kobiet, bo tam jeżeli chodzi o facetów, to pojawiły się chyba 2 czy 3 jakieś tam negatywne komentarze, natomiast od kobiet pojawiło się mnóstwo komentarzy na zasadzie: stara baba, w tym wieku się już nie rodzi, to jest nieodpowiedzialne, to już nawet jest nawet taki komentarz, że to już nawet 15-latka z patologicznej rodziny wychowałaby lepiej dziecko niż ta stara baba. Poprzewracało się jej w głowie i jeden z takich bardzo, bardzo, bardzo hardkorowych komentarzy to był komentarz pod tytułem: życzę jej, żeby poroniła, bo dziecko urodzi się chore albo będzie miało nie po kolei w głowie, mając za matkę kogoś takiego jak ona. Ja to celowo zostawiłam, poruszyłam ten program właśnie podczas porannego wywiadu w telewizji po to, żeby pokazać, co kobiety robią kobietom, żeby wyrazić swoje zdanie, że mówienie drugiej osobie, kiedy może zajść w ciążę, kiedy powinna, a kiedy nie powinna, to jest trochę jak zaglądanie komuś w łóżko, zaglądanie komuś w majtki. Osobą, która ewentualnie może się wypowiedzieć na ten temat, jest tylko lekarz, bo to lekarz decyduje, czy kobieta w tym wieku może, czy nie może, czy to jest odpowiedni moment, czy nie, to pierwsze. Po drugie, musimy wziąć pod uwagę, że jest mnóstwo kobiet, Marcin, które chciałyby mieć dzieci i decydują się na późne macierzyństwo z różnych względów i to jest po pierwsze ich sprawa. Po drugie, są kobiety, które wiele lat walczą i starają się o to, żeby być mamami i mogą to spełnić jak gdyby będąc w dojrzalszym wieku. To są kobiety, które się leczą, to są kobiety, które wcześniej nie mogły, które wcześniej nie mogły sobie pozwolić finansowo, żeby zawalczyć o to, żeby być mamami. I wypowiadanie się w taki sposób jest strasznie krzywdzące. Ja to zostawiłam po to, żeby właśnie móc o tym mówić. Z tego przykrego tematu i z tych wniosków takich dosyć przykrych, ja chciałem zapytać się o taką rzecz, ponieważ ty na planie teledysku do huraganu ponoć przełamałaś jakieś swoje lęki. Ja chciałem zapytać właśnie, jakie lęki przełamałaś i jak wspominasz w ogóle tą podróż z ekipą do Portugalii? Jeżeli chodzi o lęki, to jednym z takich moich dużych lęków i chyba największych, to jest lęk wysokości, taki lęk przestrzeni też. I tak naprawdę stałam na takim urwisku, na skarpie, bo to była scena, którą kręciliśmy w najdalej wysuniętym punkcie Europy w kierunku Stanów, czyli w kierunku zachodu. To jest coś takiego, że ja stałam na tej skarpie i zrobiliśmy to, żeby to po prostu pięknie wyglądało. Tam też cudownie wiał wiatr i było widać i ocean, i skały. Widok był niesamowity. Natomiast wiesz, no, ja mam coś takiego, że jak wychodzę już na balkon, 3., 4. piętro, to mam strasznie mokre dłonie i bardzo się boję z takiego balkonu wychylić. No jest to ewidentnie bardzo duży lęk wysokości i tam mi to też towarzyszyło i to było bardzo śmieszne, bo jak mieliśmy poprawkę fryzury czy make-upu, to nie pozwoliłam nikomu do siebie podchodzić, tylko ja podchodziłam do ekipy, bo to było coś takiego, że wiesz, w momencie, kiedy ktoś się do mnie zbliża, a ja stoję na skraju takiej przepaści, to wydaje mi się, że stracisz równowagę, wiatru, że ktoś mnie wtórchnie niechcący i spadnę. Więc to było naprawdę dla mnie wyzwanie. Starałam się tam maksymalnie skupić, żeby to zrobić. Czy pokonałam w sobie lęk wysokości? Pokonałam swoją słabość, nie spadłam, natomiast lęk wysokości mam cały czas. Atmosfera, wracając do drugiej części pytania twojego, była cudowna, dlatego że pracuję z ludźmi, których naprawdę też bardzo kocham prywatnie i szanuję. Czuję od nich naprawdę takie zaangażowanie, że będąc w pracy są tam naprawdę dla mnie, że się w to angażują, że lubią to, co robią. Lubią nas wszystkich. Atmosfera była cudowna, bo i grupa filmowa Mord Video, wspaniali ludzie. Tak jak wspominałam wcześniej, Paweł, stylista fryzur i Weronika, wizerzystka. Paweł Piekut, pozdrawiamy serdecznie, bo też tak, znamy Paweł, się z Pawłem. Pozdrawiamy cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Weronikę Białek tak samo. To jest bardzo ważne. Lubić ludzi, z którymi się pracuje, szanować, liczyć się z ich zdaniem. I cudowne jest to, że oni też na planie, jak gdyby swoją energią, swoimi słowami, swoim podejściem, dodają mi takiej odwagi, bo ja cały czas gdzieś tam walczę, tak jak powiedziałam, ze swoimi takimi demonami, jednymi jak gdyby z największych są takie moje wciąż gdzieś tam poczucie gorszości, jakieś kompleksy i to jest cudne, że Paweł z Werą mnie tak otwierają, że nie muszę i widzę, że oni w to naprawdę wierzą i czuję od nich to, że oni mi dodają skrzydeł i takiej odwagi, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, tak żebym miała
wartość samej siebie, ale żebym nie odleciała i nie stała się taką, wiesz, zarozumiałą osobą. Bardzo się cieszę, że udało mi się takich ludzi spotkać na mojej drodze, bo na pewno wiesz, że w tej branży nie jest łatwo o takie osoby. Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka, ale jest bardzo trudno. To jest jednak trochę, bym mogła, wydaje mi się, że mogę to nazwać w ten sposób, że trochę zepsuty świat. I bardzo się cieszę, że udało mi się w tym zmanipulowanym świecie show biznesu i muzyki spotkać takie osoby. To są naprawdę osoby dusze. No i dzięki temu udało się nakręcić taki teledysk jak teledysk Do Huraganu w stolicy Portugalii. Ten klip w ciągu tygodnia ma już 1 000 000 wyświetleń na YouTubie. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcamy do tego, żeby ten teledysk Paulę w Portugalii zobaczyć. Ale on Paula... jest pozytywny, bardzo słoneczny, pozytywny, energetyczny. Taki miał mieć wydźwięk, tak? Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. Paula, ty ledwo po powrocie z Portugalii wyruszyłaś do Tel Awiwu kręcić kolejny klip. I ja chciałem zauważyć, że takie zagraniczne plany są właściwie, jeżeli chodzi o polską branżę, dosyć rzadkie. To jest ewenement. To chyba pochłania jakieś ogromne budżety, co? Bo żadnemu dziennikarzowi jeszcze tego nie powiedziałam, więc nim ci opowiem o wylocie do Tel Awiwu, to powiem ci, że już w styczniu lecimy kręcić kolejny klip do Maroko. Paula w podróży, tak się będzie nazywał następny album. Tak, Paula w podróży. Słuchaj, mogę w ogóle zacznę od tego, Marcin, że wszystkim naszym słuchaczom chciałabym powiedzieć, że warto marzyć, dlatego że ja od dłuższego czasu marzyłam o tym, żeby polecieć do Izraela i to mi się po prostu spełniło, więc kolejny raz jestem namacalnym dowodem tego, że myśli kreują absolutnie nasze życie i że warto marzyć, bo te myśli się materializują i warto marzyć o dobrych rzeczach. Ja absolutnie wyznaję zasadę, że po prostu w życiu twoim spełnia się to i przyciągasz to, o czym myślisz. Bardzo się cieszę, że mogliśmy, no tak, zorganizować plan tego teledysku w Izraelu. Nie udałoby się to bez pomocy ambasady Izraela, dlatego że teraz jest bardzo duży problem, żeby, wiesz, wlecieć do Izraela. Powiem ci tylko, że mieliśmy strasznie dużo testów i oprócz tego, że mieliśmy oczywiście testy na obecność koronawirusa, to mieliśmy jeszcze takie testy z krwi na przeciwciała. Samych testów mieliśmy chyba 6 tam na miejscu, więc przed wylotem z Polski mieliśmy test, potem po przylocie na lotnisku mieliśmy test i potem jeszcze do hotelu przyszedł lekarz, który był specjalnie gdyby przeznaczonym lekarzem dla naszej ekipy, pobierał nam krew do badań na przeciwciała i mieliśmy obowiązkową kwarantannę. I przy powrocie było dokładnie tak samo. A i potem jeszcze w trakcie pobytu, czyli w połowie tego pobytu, też wiem, że część ekipy miała chyba w czwartek. Także tych testów było naprawdę dużo. Natomiast sam Tel Awiw, cudowne miasto, słuchaj, 30 stopni, miasto bardzo otwarte na wszystkich ludzi. Bardzo kolorowe, bardzo pozytywne. Ludzie są kolorowi, mogą być sobą, nieważne jak chodzą ubrani, jakiego są wyznania, jakiej religii, jakiej orientacji. Wiesz, mnie to bardzo zaskoczyło, bo myślałam, że Izrael będzie taki bardzo konserwatywny, a okazało się, że nie. Dużo bardziej do przodu przed naszym krajem, więc to jest też napawa taką nadzieją. Znaczy tam co miasto, co region, to jest trochę jednak inaczej, bo tam jest wiele różnych religii. Tel Awiw rzeczywiście jest najbardziej taki liberalny. Tak. Ja tutaj mówię o Tel Awiwie i jest bardzo taki liberalny i to jest naprawdę takie... Otwarte miasto. To dodaje siły, tak. To dodaje siły, takiej energii, to powoduje uśmiech na ustach, więc absolutnie jestem zakochana. No i potem też dzięki ambasadzie byliśmy w Izraelu, żeby odwiedzić miejsce i grób Jezusa Chrystusa, miejsce, gdzie odbywał ostatnią drogę krzyżową, więc było bardzo dużo emocji, było to bardzo wzruszające i takie też to ciężko określić słowami. Natomiast była ta podróż na pewno zdecydowanie inna niż ta do Portugalii i jednego jestem pewna, że chciałabym jeszcze wrócić do Izraela, dlatego że w tak krótkim czasie można zobaczyć tak naprawdę bardzo niewiele i gdyby nie właśnie wycieczka z ambasadą, to pewnie nie udałoby nam się zobaczyć wiele. Powiem ci, że coś cudownego, bo nigdy nie byłam i polecam wszystkim, którzy się wybierają do Izraela, Morze Martwe. Wchodzisz do wody i czujesz się tak, jakbyś wszedł do wody z olejkiem. Jest totalnie tłusta woda, ale w taki przyjemny sposób i niespodzianka dla wszystkich, bo akurat Vera nie potrafiła pływać, a też była z nami na tym planie, jest to, że po prostu ta woda unosi ze względu na zawartość
dwutlenku węgla i czegoś tam jeszcze, jakiegoś związku. Nie chcę skłamać, nie pamiętam. Po prostu człowiek nie jest w stanie się po prostu tam utopić, bo popłynie troszeczkę głębiej, to nawet nie jest się w stanie dotknąć stopami dna. Więc to było cudne. Smarowaliśmy się błotem i to praktycznie był jedyny wolny dzień. Czyli ostatni nasz dzień taki w Izraelu i ostatni dzień tak naprawdę i jedyny dzień wolny, który mieliśmy. Dlaczego wybrałam to miejsce, Marcin? Dlatego, że piosenka, do której kręciliśmy ten teledysk, nosi tytuł Znak. I jest to piosenka, która mówi o tym, żebyśmy po prostu żyli, że życie jest tu i teraz, żeby czasami przymknąć oko na to, co podają serwisy informacyjne, media, telewizja, radio, bo tak naprawdę świat pędzi już tak bardzo szybko do przodu, że my jako jednostka, jako pojedynczy człowiek nie mamy za bardzo wpływu na to, co się dzieje gdzieś globalnie na świecie. Ale a i owszem, mamy wpływ na to, jak my do tego podchodzimy, jak my się do tego ustosunkowujemy i jak my to odbieramy. I piosenka mówi, że bez względu na to, co się dzieje dookoła, żeby żyć chwilą, żeby cieszyć się tym, co mamy i myśleć o tym, co mamy i być wdzięcznym za to, co już mamy, a nie o tym, czego nie mamy. Żeby cieszyć się chwilą. I w związku z tym chciałam w tym żeby ten klip był inny od dotychczasowych, żeby pokazał Paulę w takich zwykłych momentach. Czyli jak spotykam się z przyjaciółmi, jak pijemy wino na plaży, jak jadę na rowerze, jak jadę na hulajnodze, jak gram w siatkówkę, taką po prostu zwykłą Paulę, jakiej tak naprawdę nikt nigdy nie widział. Nie, wiesz, wystrojoną, umalowaną, tylko taką codzienną, w takich normalnych chwilach, nie wiem, jak idę na kebab, który zresztą bardzo lubię, czy na falafel. I oprócz tego pomyślałam, że Izrael będzie cudownym miejscem, dlatego że to jest też piosenka, która mówi o tym, że czasami szukamy jakiegoś znaku, szukamy sensu życia, a to wszystko, czego szukamy, jest obok nas. Dlatego pomyślałam, że to miejsce będzie bardzo adekwatne do słów tej piosenki, czyli do tego tekstu, a jednocześnie przez to, że jest tam wciąż ciepło i słonecznie, to piosenka też, pomimo tego, że ma gdzieś taki, wiesz, wydźwięk melancholijny, to będzie pozytywna. A propos Lizbony i Tel Awiwu, te dwa miasta w 2018 i 2019 roku organizowały Eurowizję. No i teraz pytam, do 20 listopada jest czas. Czy ty zgłosisz huragan do konkursu? W chwili obecnej, Marcinku, nie planuję. A czy twój menadżer? To musiałbyś zapytać mojego menadżera, ale możemy się umówić tak, że ja go zapytam i jak będę wiedziała, to dam tobie znak. I wtedy się umówimy kolejny raz na rozmowę. W chwili obecnej nie planuję. Wiesz, ja chyba kiedyś ci o tym mówiłam, że jakoś nie mam szczęścia do konkursów i trochę wyznaję taką zasadę, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Już byłam, już wiem jak jest, wiem, że ty jesteś olbrzymim fanem, ja również. Faktycznie i teraz mi się, słuchaj, przypomniało, że jeszcze jak wjeżdżaliśmy do Tel Awiwu, to gdzieś na którymś wieżowcu wisiała taka wielka reklama Eurowizji. Więc no faktycznie. No a propos twojej eurowizyjnej propozycji z preselekcji sprzed lat, to ona właśnie się pokryła złotem i otrzymałaś złotą płytę za ten singiel. To tak, dlatego właśnie... Tak, cieszę się. Właśnie to tak, tak, właśnie też przed wylotem się dowiedziałam. Także bardzo się cieszę i dziękuję przy okazji wszystkim słuchaczom, którzy do tego się przyczynili, bo wszyscy wiedzą, że artysta bez fanów i bez publiczności nie mógłby odbierać złotych płyt czy platynowych i tych wszystkich nagród. A ja, Martinku, pozwolisz, ponieważ ty przeprowadzasz ze mną wywiad, to jeszcze chciałabym na koniec zapytać, a jak oceniasz piosenkę Huragan, jeśli chodzi o Eurowizję, bo w moim odczuciu to nie jest chyba kawałek eurowizyjny, chociaż teraz tak naprawdę ciężko przewidzieć, prawda? Ja ci powiem, że ja walczę z takimi naklejkami, że coś jest kawałkiem eurowizyjnym, czy nie jest, dlatego, że co roku na tym konkursie pojawia się 40 piosenek i każda jest zupełnie inna i który tak naprawdę gatunek jest tym eurowizyjnym? No eurowizyjny jest po prostu ten gatunek i ten artysta, który poruszy publiczność, poruszy jurorów i który po prostu wejdzie do serc słuchaczy. Takie mam wrażenie. A piosenka Huragan to jest bardzo nowocześnie brzmiący, szlachetny pop, tak bym to nazwał. Wow, bardzo ci dziękuję, bardzo ci dziękuję. To jest dla mnie bardzo ważne. Jeszcze mogę ci zdradzić, że w międzyczasie powstały 3 kolejne nowe piosenki na album i tak sobie pomyślałam, że chyba mam zdolnych kompozytorów i producentów, bo kolejne 2, które usłyszałam, są po prostu obłędne i mam wrażenie, że po prostu z każdym kawałkiem, który oni mi wysyłają, każdy kolejny jest lepszy i to, co mogę ci zdradzić, że jeden też powstanie, to będzie taki featuring z raperem, bardzo popularnym w Polsce i bardzo uznanym. Nie mogę ci jeszcze powiedzieć z kim, ale mogę ci obiecać, jak już będę na 100% miała to potwierdzone,
to powiem tobie w pierwszej kolejności. Okej, okay, dziękuję, ale jest trzymam za słowo. Przepiękny kawałek. To jeżeli chodzi o te piosenki, które Paula już zapowiada, ale rzeczywiście te dwa utwory, które już są wydane, to jest zupełnie nowa jakość w jej muzyce i właściwie nowy początek w karierze muzycznej. Ale chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, o twoje zagraniczne wyjazdy, które były szeroko omawiane i komentowane w mediach, na social mediach, ale pojawiły się też głosy prześmiewcze. Na przykład ekipa Maji Hirzy zażartowała w social mediach, że jest w Aspen, będąc w Zakopanem. Jak ty to odebrałaś? Czy jako złośliwość, czy zazdrość, czy żart? Nie, wiesz co, słuchaj, trzeba mieć dystans do siebie, śmiać się z takich rzeczy. Wiesz, też ciężko przewidzieć, co tak naprawdę ci ludzie mieli w głowie. Czy to było z ich strony żartobliwe, takie sympatyczne, czy to było złośliwe, czy to była zazdrość. Tylko wiesz, zastanawianie się nad tym, co osoba komentująca miała w głowie, to jest trochę jak walenie głową w mur. Więc tak jak tobie powiedziałam, nie wiem, co oni mieli w głowie, ale wszystko zależy, jak ja to przyjmę do siebie, jak ja to ocenię, czy ja się tym przejmę, czy ja się tym nie przejmę. Więc mogę ci powiedzieć, że absolutnie się tym nie przejmuję. Nawet miałam na ostatnio taką rozmowę z portalem plotkarskim, który też mnie zapytał o to i powiedziałam, że trzeba mieć dystans do takich rzeczy i nie można takich rzeczy traktować serio. Trzeba mieć trochę takiego luzu, poczucia humoru. Więc ja po prostu, wiesz co zrobiłam? Pozdrowiłam ich bardzo serdecznie, bo to był też Marcin Wieczorek, więc pozdrowiłam i Marcina, i Maję bardzo serdecznie i życzyłam im wszystkiego najlepszego. I naprawdę tak myślę, tak jak im powiedziałam, wiesz? A co już oni mieli na myśli, to ja tego nie wiem i nie jakoś nawet nie przychodzi mi do głowy, żeby się tym przejmować albo żeby odbijać im piłeczkę, nie wiem, być złośliwym, bo ja po prostu nie mam takiej natury, wiesz? Ostatnie pytanie, ale myślę, że bardzo istotne dla każdego człowieka. Chciałem zapytać na koniec, czy ty na ten moment w swoim życiu i karierze uważasz siebie za osobę szczęśliwą i czy jest coś, co chciałabyś zmienić? Wiesz, uważam, że mam w życiu wiele szczęścia i uczę się tego, żeby cieszyć się na co dzień z tego, co mam, żeby żyć tu i teraz, ale jesteśmy tylko ludźmi. Łatwiej się mówi, trudniej się robi, więc nie jest to proste. Czy jestem szczęśliwa? Myślę, że ogólnie tak, aczkolwiek są jeszcze jak gdyby takie aspekty w moim życiu i takie niektóre drzwi, które chciałabym pozamykać, niektóre, które bym życzyła sobie otworzyć. Bardzo się cieszę, że dzięki Rafałowi z powrotem wróciłam do muzyki. Myślę, że gdyby nie jego osoba, nie miałoby to ani takiego rozpędu, ani takiego rozmachu, bo on jest takim koniem, który to ciągnie, więc absolutnie jestem mu za to wdzięczna i teraz czuję, że ten moment taki, kiedy gdzieś się zaszyłam w czterech ścianach, to był ten moment, teraz już wiem, że dużo takiego smutku we mnie było spowodowane tym, że rzeczywiście odsunęłam się trochę od muzyki. Natomiast jeśli z takiego punktu artystycznego, gdybym miała tobie powiedzieć, to bardzo bym chciała. I to mi gdzieś w jakiś sposób, nie ukrywam, spędza sen z powiek, bo myślę, że często artyści się do tego nie przyznają, bo nie chcą mówić, wiesz, wprost. Może się, nie wiem, wstydzą albo myślą, że to będzie jakaś słabość. Bardzo bym chciała, żeby radiostacje, wszystkie w Polsce, dały szansę moim piosenkom. Dlatego, że ja zawsze marzyłam, żeby śpiewać dla mas, dla ludzi. I wiem, że jeżeli nie wszystkie rozgłośnie radiowe to zrobią, to nie uda mi się dotrzeć do takiej ilości odbiorców, do jakiej bym sobie po prostu życzyła. Więc tego bym chciała, a w tej kwestii jestem zależna tak naprawdę od szefostwa radiostacji, więc mogę po prostu tylko jak gdyby trzymać za to kciuki i po prostu pozytywnie myśleć, że pewnego dnia tak się stanie. I tego bym chciała i bym tego sobie życzyła jako artysta. Prywatnie mam jeszcze trochę jakieś tam rzeczy, które chciałabym wyprostować, zmienić i które chciałabym gdzieś zrealizować, które też gdzieś mi tam spędzają sens powiek, ale nie chciałabym o tym mówić, wiesz, na antenie i tak w ogóle po prostu, wiesz, na forum, dlatego że to są jakieś osobiste rzeczy, chciałabym zachować dla siebie. Moim i waszym gościem na antenie Radia PRL była dzisiaj Paula. No i już teraz zagramy najnowszy singiel Pauli, czyli piosenkę Huragan. Ten program nazywa się Marcin śpiewa z gwiazdami, więc zapytam na koniec Paulę, czy zaśpiewa ze mną fragment Huraganu. Oczywiście, że zaśpiewam, Marcinku, z przyjemnością i chciałabym serdecznie podziękować tobie za życzliwość, za profesjonalizm i za zawsze dobre słowo i pozdrowić serdecznie wszystkich słuchaczy i mocno was przytulić do serducha. To śpiewamy. Dłużej nie mogę taki być, plastikowe sny. Gdy mówisz o sobie, szumi błysk, wybucham jak krzyk, wybucham jak o. Paula na antenie Radia PRL. Wielkie dzięki, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Marcin śpiewa z gwiazdami. W
w radiu PRL.